Dziś przedstawiał nieprawdopodobną historię, a mianowicie wizję krzyżową, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego. A więc Jasnowidze Jackowski miał rozwiązać sprawę A, rozwiązał sprawę B, potem rozwiązywał sprawę B, a rozwiązał sprawę A. Nieprawdopodobna sytuacja, wizja krzyżowa, tak? Niezwykła tak naprawdę sprawa związana z poszukiwaniem osoby zaginionej, czy też dwóch osób zaginionych właśnie w tych dwóch przypadkach. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie dzisiaj na temat wizji krzyżowej rzecz nie bywała, która się też rzadko zdarza, jeśli chodzi o jasnowidzenie, bo z reguły no to jasnowidzenie dotyczy poszczególnych przypadków. Natomiast rzeczywiście była taka sytuacja, którą można nazwać. Wizją krzyżową. To znaczy jasnowic Jaskowski został poproszony, żeby dokonał wizji w jednej sprawie, a rozwiązał zupełnie inną sprawę, i później tak naprawdę no, rozwiązał też tą pierwszą sprawę. No nie chcę, żeby to skomplikowanie zabrzmiało, no ale jak to wyglądało w praktyce? W praktyce to wyglądało w ten sposób, że tutaj jasnowic Jaskowski został poproszony o rozwiązanie zaginięcia tak naprawdę pewnego mężczyzny, znaczy chłopca dokładnie, zaginięcie chłopca, który właśnie tutaj zaginął. No i on zaginął w Olsztynie, tak? On zaginął w Olsztynie. Co ciekawe, stanowickowski sporządził mapę, gdzie mógłby znajdować się ten chłopiec, okazało się, że tak naprawdę widział podczas tej wizji, że zwłoki znajdują się w rzece łyna. Tak, i okazało się, że po prostu w tej rzece były zwłoki, ale siostry Zakonnej. Były zwłoki siostry Zakonnej. Co ciekawe, później Jasnowicz-Jaskowski wykonał kolejną tak naprawdę wizję, i podczas tej wizji rzeczywiście znalazł tego chłopca, ten chłopiec znajdował się na ulicy Radiowej w Olsztynie. Został właśnie on odnaleziony, tak? Został on praktycznie odnaleziony, nieprawdopodobna sytuacja, tak? A więc tutaj można powiedzieć, że wizja krzyżowa jasnoicę jaskowski rozwiązywał zupełnie inną sprawę, a przy okazji tej sprawy pojawiło się rozwiązanie innej, innej, praktycznie tutaj zagadki zaginięcia danej osoby. Mi się to troszeczkę przypomina e, sprawa, ale już nie jest związana jakby z Jasnowicem Jackowskim, e, tylko przypomina mi się sprawa zagięcia tak naprawdę tutaj, e, e, tutaj e, Ewy Tylman, tak? O w Poznaniu, no to wiadomo, że zaangażowane praktycznie w te poszukiwania Ewy Tylman były różne służby, policja, Straż Pożarna, prywatni detektywi, Jasnowic Jaskowski, detektyw rutkowski i tak dalej, drony, nurkowie, nawet był tam ten policj była policja z Niemiec, tak pies specjalny śledczy z Niemiec. To wszystko nie, nie przynosiło żadnych rezultatów. Mało tego, ona zaginęła Ewa Tylman w Poznaniu. Szukano praktycznie tą wartę, całą tą rzekę. Natomiast tutaj oczywiście rozwiązanie powiedział jasno zjackowski, że te zwłoki znajdują się pod szuwarami, że one wypłyną w okresie letnim, wiosennym, kiedy nastąpią roztopy i rzeczywiście później te zwłoki zostały odnalezione. Natomiast tutaj była dziwna sprawa, ponieważ podczas właśnie przeszukiwania tej warty zaczęto odnajdywać różne dziwne po prostu części. tak Znaleziono rękę, znaleziono tułów jakiegoś człowieka, tak? czyli i przy okazji tej sprawy zaczęto odnajdywać zupełnie inne mm, ciała. To nie musiało być jakby, czy, czy części ciała to nie musiała być kwestia związana z tym, że te ciała tak czy, czy te osoby, do których należały te właśnie te części ciała, jak to jak, jak, jakby to mnie magabry, makabrycznie by nie zabrzmiało, musiało należeć po prostu do osoby z Poznania, natomiast to jakby z biegiem warty przypłynęło tak do tutaj do, do po prostu właśnie w rejony Poznania. Czyli rzecz nie bywała, tak, w, w szukano tutaj Ewy Tylman, a w przypadku Ewy Tylman z, z, podczas jej poszukiwania odnaleziono także sporo innych osób, tak czy części tych osób, bo tam już dokonywano identyfikacji albo to jest inna sprawa. Czyli rzecz nie bywała, tak? Rzecz po prostu nieprawdopodobna nie bywała. No tutaj mieliśmy do czynienia z czymś innym, bo to była wizja krzyżowa, tak? Jakby tutaj na krzyż, właśnie jeśli chodzi o Jasna Lidzia odnaleziono zupełnie inne osoby. Natomiast najważniejszy jest jakby efekt końcowy, że rzeczywiście odnaleziono i tego chłopca, i też po prostu tą siostrę zakonną. Pamiętam tą sprawę, jeśli chodzi o tą siostrę zakonną. To była kuriozalna tak naprawdę sprawa z tego względu, że ta siostra zakonna, ona chyba się wybierała w niedzielę rano na msze i zaginęła. To było w okresie zimowym, bo to w styczniu czy w lutym, i ona zaginęła praktycznie, tak? To była podeszłym wieku e, kobieta, chyba w wieku tam 70 lat, i ona praktycznie tutaj zaginęła, tak zaginęła. No i wszyscy zachodzili w głowę, co się mogło stać, bo praktycznie z tą siostrą z co zrzuciła, po prostu habit poznała jakiegoś mężczyznę, wyjechała za granicę, ktoś zamordował ją, siostrę zakoną rano w niedzielę, dla pobudek, dla pieniędzy, zemsta, e, bez sensu, tak? Może ktoś ją przypadkowo potrącił samochodem, zwłoki, ukrył w Lesie, tak? Okazało się, że nie po prostu ta siostra Zakony rzeczywiście jak co dzień no, modliła się, chodziła na msze, natomiast tutaj w, rzeczywiście ona zaginęła i ona pewnie w ten dzień poszła nad rzekę. Nie wiem, czy pomyśleć, podumać po prostu o czymś, jakiejś kontemplacja, tak i tak dalej ale była zima, wtedy był śnieg i ona się praktycznie poślizgnęła na, na, na tej ziemi przy praktycznie tej rzece i prawdopodobnie wpadła, tak, prawdopodobnie wpadła, nie została zamordowana. W całym tym habicie, wyobraźcie sobie, potem były zdjęcia, pamiętam te zdjęcia w gazetach, tak, w całym tym habicie znajdowała się, tam jej zwłoki znajdowały się pod lodem, chyba one potem zostały odnalezione pod lodem, praktycznie tam jeszcze śnieg troszeczkę przyprószył, natomiast rzeczywiście, no, nieprawdopodobna sytuacja, tak, nieprawdopodobna historia, w ogóle dziwna, jakaś kuriozana sytuacja, tak? Siostra zakona, która ginie w takiej śmierci przypadkowej, wyszła po prostu tak z tego zakonu, miała pójść na mszę, poszła w pobliżu pewnie rzeki, albo miała jakąś trasę, skróciła sobie trasę, i ona wpadła praktycznie do tej rzeki, prawdopodobnie się pośliznęła. no To była kobieta, chyba w 70, takim podeszłym wieku, 70, paroletnia. Także, no, tutaj rzecz nieprawdopodobna, co się stało z tą właśnie kobietą. No, ale rzeczywiście tutaj ten, ten chłopiec też został. Odnazione, tak, jeśli chodzi o to, o, to, o ten Olsztyn i ulicę Radiową, tak, i ulicę Radiową, także tak powiedziałem, no, finał sprawy, najważniejsze jest, że jest pozytywny tak? W jednym i w drugim przypadku, znaczy pozytywny, oczywiście negatywny. Natomiast jakby chodzi o tej, ja patrzę pod, pod względem tego, co dokonał jasnowidz Jackowski, tak, no wiadomo, że te sprawy, którymi się zajmuje, które rozwiązuje jasnowidz Jackowski, one są dramatyczne, to są straszne sprawy, dramaty. Ktoś umiera, tak, ktoś, mężczyzna czy kobieta był dla kogoś mężem, żoną, tak? siostrą, bratem, i tak dalej. Ktoś umiera, zostawia praktycznie rodzinę, ból, bliskich ze sobą, natomiast zawsze najlepiej znać tą najgorszą prawdę, tak, niż tutaj nie wiedzieć, co się dzieje z osobą bliską, z osobą, właśnie tutaj krewną. Czyli tak właśnie wygląda sytuacja nieprawdopodobna, wizja krzyżowa. Tak, wizja po prostu krzyżywa. Ja bym powiedział inaczej. Tego na przykład nie mówił Asnoł Zackowski, ale czy to nie było tak, że Właśnie jak jasnowidz miał zająć się tym chłopcem w pierwszej kolejności, że odnalazł tą siostrę zakonną, że ona po prostu jakby wywarła wpływ na Jasnowidza, że nie, nie, mnie najpierw znać, bo mnie szukają, mnie szukają w zakonie, dużo ludzi i tak dalej. Tylko pytanie jest takie, no taka licytacja, co ten chłopiec był mniej ważny, tak? Natomiast no, w ten sposób można było interpretować, także jakby nie odnać w pierwszej kolejności, może moja sprawa jest bardziej skomplikowana. Ja cię naprowadzę, tak? No, może to też, jakby kwestia tego, że ta siostra zakona, no, była siostrą, właśnie zakoną, często się modliła, tak? Wierzyła w Boga i tak dalej. Może to sprawiło, że łatwiej było nawiązać kontakty siostrze z Jasnowidzem Jaskowskim, jako medium, tak? Naprowadzić go rzeczywiście na rozwiązanie tej sprawy. Nieprawdopodobna historia, nieprawdopodobna sprawa, absolutnie, tak? Czyli wizja krzyżowa, można powiedzieć, Jasnowidza Jaskowskiego. Dwie sprawy praktycznie rozwiązane, tak? Dwie sprawy rozwiązane, no przyznacie, że to jest kuriozalna tak naprawdę sprawa. Ja muszę powiedzieć, że nie wiedziałbym. Na przykład gdybym był policjantem, gdybym szukał siostry zakonnej, tak, która wyszła rano. No oczywiście może to być to kwestia poza takim wypadkiem losowym. No to co mogło się stać z taką siostrą 70-paroletnią? To poznałaby miłość, mało prawdopodobne. Zrzuciłaby habit, po tylu latach praktycznie w zakonie, mało prawdopodobne. Nie wiem, ktoś miał odwet, zamordował ją, mało prawdopodobne. Ktoś szedł i celowo ją zamordował, też jest dla mnie co po prostu mało prawdopodobne. A tutaj rzeczywiście ta sprawa została rozwiązana, tak? Niezwykła, tak naprawdę, historia, nieprawdopodobna historia, tak? I później ta siostra zakona, która została odnaleziona w tej rzece, było zimno, lód praktycznie w całym tym habicie, wyobraźcie sobie. Niezwykła, tak naprawdę, sprawa, niezwykła historia. Skrzyże na piersi, praktycznie ta siostra zakonna została odnaleziona. Skrzyże na piersi umierała. Niezwykła, praktycznie sprawa. Oczywiście cierpienie, ból tej kobiety, ale niezwykła, praktycznie historia. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jak według was właśnie tutaj ta sprawa mogła wyglądać, jaka jest interpretacja wasza. No ja tu oczywiście mówię, że to była taka wizja krzyżowa, tak, ale być może to była po prostu działanie siły wyższej, tak, że tutaj ta siostra zakona chciała po prostu być szybciej odnaleziona. Tak? Ona zaginała, to było w okresie zimowym, praktycznie śnieg, lód nie można było odnaleźć. No wiadomo, że jak jest lód praktycznie na rzece, czy jak jakieś kry, no to ciężkie są poszukiwania, tak ciężko praktycznie odnaleźć. Tak było w przypadku Ewy Tylman, tak te zwoki dopiero po kilku miesiącach się pojawiły, wypłynęły. No to często jest tak, że zwoki mogą trafić pod jakieś szuwary, tak jakieś po prostu konary na dnie rzeki i dopiero po jakimś czasie one wypłyną. Wiadomo, że wiosną jest bardziej warty, znaczy warty po prostu bieg rzeki, tak? Nurt rzeki z wartki bardziej szybki, szybszy, i wtedy te zwoki mogą wypłynąć. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.